Dzień dobry, słuchajcie. Pierwszy dzień wiosny. Mamy spotkanie dotyczące prowadzenia działalności, balansu w życiu, marketingu, sprzedaży, prowadzenia swojej działalności. Monika Nowicka. Nie musimy przedstawiać, spokojnie. Kojarzą mi ludzie. My się z Moniką znamy lat 7. Tak. Poznaliśmy się, jak byłaś młodą terapeutką. Żądną wiedzy. To było pierwsze szkolenie? Tak, bo generalnie pierwsze moje ever szkolenie w ogóle nie dotyczyło jakby terapii manualnej, bo dotyczyło hipoterapii. A takie pierwsze manualne to właśnie było MTG u was. Hipoterapii? Tak, bo ja miałam taki plan na siebie, że w ogóle jeździłam konno i stwierdziłam, że no idealnie fizjoterapia plus jazda konna, no to hipoterapia. Więc skończyłam instruktora właśnie hipoterapii w 2015 roku. A potem jednak stwierdziłam, że praca z dzieciakami, z neurologią, no nie do końca to jakby jest dla mnie. I jakby zaczęłam kursy takie manualne i to był 2017 rok, MTG w Warszawie u was. Super, fajnie, że zmieniło się trochę w takim razie w twoim życiu, bo jednak akurat tej części o twoim życiu nie wiedziałem, że takie plany były, bo nawet nie było przebłysku żadnego, że wiesz, wiesz hipoterapię. Bym bardziej wierzył w hipnoterapię, to bym jeszcze w to wiesz, jakby uwierzył. Dobra, więc fajnie, że... to było pierwsze szkolenie, tak. Fajnie, że mogliśmy wprowadzić się na drogę terapii manualnej, no, pracy MTG z ciałem. MTG, najlepsze szkolenie na start. Tak, tak. Ale, tak, to jest jakiś taki slogan, który sobie wymyśliliśmy, ale rzeczywiście ja tak uważam. To była też moja droga, też to tak była uważam. Też trochę Maćka droga. Ty tak uważasz. Myślę, że jest wiele osób, która tak uważa pod kątem... Tam jest Mateusz, tak uważa. Błażej pewnie... Błażej, uważasz tak? Błażej tak nie uważa. Ale dobra, trudno. No nie wszyscy muszą się zgadzać. No nie? Więc wydaje mi się, że to jest fajne pod kątem umiejętności dotykania człowieka, obserwowania ciała, zobaczenia, co się dzieje w kategoriach lekkich zmian pod kątem pracy z tkankami i jakby jakichś większych zmian w jego funkcjonowaniu, w jego życiu i tak dalej. Super. I teraz tak, później widzieliśmy się jeszcze, teraz w ogóle widujemy się z tobą w ramach pracy nad Neuroklubem troszeczkę. Tak. Urozmaicasz go treściami właśnie trochę takimi social mediowymi, trochę jakimiś takimi. No w sumie ostatni, pierwszy materiał, który miałeś, dotyczył trochę takiej dywersyfikacji pod kątem, okej, fajnie, realizuje się w gabinecie, ale można też robić inaczej, pod kątem prowadzenia warsztatów. Tak, jak można wprowadzić fizjowiedzę na przykład w warsztaty psychosomatyczne. Fajnie. To był pierwszy temat. Na pewno, słuchajcie, o tym pogadamy sobie, dlatego że dużo fizjoterapeutów koncentruje się tylko i wyłącznie na pracy jeden na jeden. Jest to fajne, aczkolwiek jaka to by nie była pasja, to myślę, że w pewnym momencie można się troszeczkę wypalić i troszeczkę wymęczyć i fajnie mieć jakąś inną opcję, gdzie też można się fajnie realizować. To mogą być warsztaty, to może być gdzieś tam prowadzenie rzeczy online'owych dla fizjoterapeutów, dla pacjentów. Możliwości jest dość dużo. Więc... No generalnie prowadzenie social mediów to też jest praca, no nie? To tak, też tak, jest jakby inna forma pracy, też wykorzystywanie znowu fizjowiedzy, ale kompletnie inaczej. Tak, wiesz co, tylko w kategoriach, na przykład w tym, na dzień dzisiejszy jeszcze, w twoim przypadku, no to tak naprawdę summa summarum, ta praca w social mediach ma się skończyć tym, że ten pacjent przyjdzie do ciebie do gabinetu. Tak, na ten moment tak, że to jest faktycznie jakby trochę reklama jakby własnej marki osobistej, ale w założeniu moim gdzieś tam dalej to jakby nie na tym się skończy, nie? Jakby chciałabym, żeby faktycznie jakby te social media doprowadziły do tego, że będzie można zarabiać na tym online, nie tylko w formie takiej właśnie od online'u do gabinetu i jakby stacjonarnie, tylko żeby online zarabiał sam na siebie, czyli po prostu stworzenie na przykład platformy z autoterapią. Taki jest zamysł. Tak, fajnie, na pewno jeszcze pogadamy, bo wydaje mi się, że jak to jest w ogóle bolączka, dzisiaj o tym rozmawialiśmy troszeczkę z Moniką jeszcze i z Błażejem, że w naszej branży troszeczkę za mało się mówi o jakby przedsiębiorczości i o trochę sprzedaży, na pewno marketingu i jak inne, można powiedzieć, że zawody, które zajmują się podobnymi rzeczami, tak jak my, trenerzy medyczni, dietetycy, to oni oczywiście już mają różne wariacje, że okej, fajnie, że to jest praca, pomagam innym ludziom, ale to też jest biznes, tak? I ja też mogę go skalować. I ja też, okej, teraz chcę się pracować z pacjentami full time, ale na przykład za pół roku nie będzie mi się chciało, albo na przykład nie będę mógł. Tak, bo jest COVID. Bo jest na przykład COVID, właśnie, bo to jest, słuchajcie, dobry temat, dlatego że ty swój gabinet otworzyłaś lat temu. Trzy. Co robiłaś wcześniej?
Gdzie pracowałaś? Wcześniej pracowałam na samym początku pracowałam na siłowni i tam po prostu robiłam takie masaże sportowe, właśnie wykorzystywałam sobie to MTG. Potem zaczęłam pracować w prywatnym gabinecie, pracowałam tam parę lat i wtedy w sumie najwięcej szkoleń zrobiłam, no bo miałam realnie dużo pacjentów i widziałam swoje braki, więc wtedy był taki boom, że zrobiłam bardzo dużo faktycznie szkoleń. Był w 2020 COVID i on mnie tam przytrzymał jeszcze w tym gabinecie, ale już myślałam o tym, żeby założyć swój już jakby biznes. No i od 2021 faktycznie zaczęłam z prowadzeniem własnej działalności, zaczęłam z social media, dołączyłam do neuroklubu, poszłam na swoją psychoterapię, jakby po prostu tam 2021. Było kombo. Takie 2020-2021 tam po prostu było wszystko, tak? Poszłam na szkolenie z medycyny manualnej, z FRSC. Po prostu tam było naprawdę mnóstwo tego. A to jest tak, że jakby, nie wiem, w jakiś sposób COVID cię troszeczkę tak, powiedzmy, miałaś pewnego rodzaju jakby przemyślenia, chciałaś troszeczkę... Na pewno. Jakby na pewno trochę tak. A jak się w ogóle żyło podczas pandemii? Wiesz co, dużo to zweryfikowało, tak, bo ja też tam jakby prywatnie dużo u mnie się zadziało wtedy, na tej właśnie przestrzeni 2020-2021, więc to COVID dużo ruszył różnych rzeczy. No i też to był taki moment zatrzymania, nie? Że jakby jesteś sam ze sobą, więc jakby w kontekście mojej psychoterapii, jak i jakby pewnych tam rzeczy, no to było takie w punkt, nie? Że tam można było się przyjrzeć sobie, jakby tej relacji właśnie z samym sobą, bo ja wcześniej byłam w takim trybie, wiesz, że 8 godzin właśnie w tym prywatnym gabinecie, potem 4 godziny jeszcze na przykład dojazdowo do pacjentów. Kończyło się to tak, że pracowałam od poniedziałku do soboty po 12 godzin. Idealny case, po prostu dojedź się i jest super. Tak. Więc jakby COVID mnie tak zatrzymał i trzeba było zweryfikować życie. Znaczy wiesz co, w ogóle ja mam obserwację właśnie, ten 2020 rok, to jak potem gadam z pacjentami, moje przemyślenia rodziny, przemyślenia wielu pacjentów, klientów, były takie, że albo ten rok, ten okres był na nich fatalny po prostu, dlatego że właśnie zostali sami, odseparowani, to spowodowało, że na przykład ich tematy mentalne, które były nieprzepracowane, nasiliły się, wylewali na psychoterapii i tak dalej. Na lekach zaostrzyły się problemy bólowe, bo może być w jakiś sposób zabronione im chodzić do lasu, a druga grupa była mega zadowolona. W sensie jakby... Wreszcie mogą odpocząć. Tak, że jakby coś się zatrzymało, coś ich zwolniło, bo oni wcześniej jakby no, byli w biegu cały czas i to był, mogli się skoncentrować na sobie, na aktywności. Ja nawet był rewelacyjny okres po prostu i też dużo sobie tam rzeczy pozmieniałem później po nim. I jakby też, na to spojrzeć, to dla mnie to też był jakby rewelacyjny okres dokładnie. Bo zmieniłam wszystko i jest wspaniale. Tak, trzeba jakby, głupio jest nie wykorzystać dobrego kryzysu. Jak tak, to się umawia czasami. Tak, no bo to jednak najmocniej nas rusza, nie? Fajnie, wiesz co? I powiedz mi, co było taką motywacją dla ciebie na przykład, żeby, gabinet, a co w ogóle było twoją motywacją do tworzenia gabinetu? No, żeby zarabiać więcej, a jednocześnie pracując mniej. To była jakby główna motywacja, bo no nie wyobrażałam sobie jakby pracować jeszcze więcej niż 12 godzin dziennie, a jednocześnie jakby moja szefowa nie chciała mi podnieść stawki, w ogóle wykręciłam szaloną stawkę 20 zł za godzinę, także w ogóle to był już maks, który mogłam tam osiągnąć i ona jakby nie chciała mi dać więcej, mimo że ja tam bardzo dużo robiłam innych rzeczy oprócz bycia fizjoterapeutką, to właśnie zrobiłam jej stronę internetową, zrobiłam jej social media, tak, jakby zrobiłam jej ulotki, jakby próbowałam naprawdę tam właśnie od tej strony marketingowej też, a ona jakby nie widziała tych walorów, no więc miałam takie kurde, ej, no to ja robię tyle, to ja mogę robić tyle dla siebie, tak? No więc... Bardzo, bardzo rozsądnie, no nie? Motywacją było trochę uciec stamtąd i nie popełniać tych samych błędów, co moja szefowa. Super. I nie popełniasz ich? No, staram się. Części nie pewnie. Myślę, że w większości nie. Super. A co było motywacja na przykład, bo że zaczęłaś sobie działać na przykład mocno w gdzieś tam w social mediach, tak? Bo ty jesteś fajnym przykładem. Teraz wam powiem jedną rzecz, bo to jest dużo osób bardzo źle myśli o social mediach, że trzeba mieć jakby duże zasięgi, a tak naprawdę okazuje się, że wcale nie, jak jest się dobrze stargetowany po prostu na dany obszar i obserwując osoby z danego obszaru, bo my często oznaczamy, gdzieś tam udzielam się w jakiejś lokalnej społeczności, to się okazuje, że ja mogę mieć
1000 obserwujących, 500 obserwujących, nawet mogę mieć 300 obserwujących i to może dać ci realne zyski, tak? Że z tego trafia do mnie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. No, ja nie mam dużego konta. W tym momencie, jak rozmawiamy, to mam chyba 1700 obserwujących, a naprawdę w ostatnim czasie zauważam, że ogrom przychodzi ludzi z Instagrama, bo ja zawsze pytam po prostu, skąd są pacjenci. I jakby, bo widziałam ten post o stawach skroniowo-żuchwowych, super. I tak naście osób mi powiedziało w skali ostatnich 3 miesięcy. Więc mam po prostu taką refleksję, że super. To jest tak, że teraz masz większość osób z social mediów? Można tak powiedzieć? Czy... Nie powiedziałabym chyba, że większość, ale tak powiedziałabym, że większość nowych osób mam z Instagrama. Mhm. Bo ogólnie to nie, bo część mam z polecajek, część mam pacjentów jakby gdzieś tam, którzy kontynuują i są na przykład z innych miejsc typu, tak jak powiedziałeś, lokalizacyjnie, z miejsc, gdzie ja się udzielam, czyli gdzieś chodzę na przykład na zajęcia typu na pole dance i mnie tam po prostu znają. Natomiast faktycznie w ostatnim czasie widzę, że większość osób nowych to jest faktycznie internet. Mhm, super. To jest bardzo motywujące, bo nie są to duże treści, ale to oczywiście u ciebie to jest plus taki, że to jest systematycznie robione, wizualnie wygląda dobrze, ale też widać, że to nie jest tak, że nie wiadomo jaka ekipa na to, bo to widać, że to są po prostu rzeczy, które wiesz, robisz samodzielnie i to jest fajne. W sensie, że... Tam nie ma ekipy, tam jestem tylko ja. Tak, ale dużo osób się z tym utożsamia po prostu, że jakby to jest fajnie, proste, wiesz, jakby oglądają ciebie na social mediach, przychodzą do gabinetu i widzą spójność. To jest dalej to samo, no tak, nie? Tak, to w ogóle jest super, że jakby ja myślę o social mediach w kontekście, że to jest praca, ale ja myślę o social mediach w takim kontekście, że dzięki temu ludzie mnie po prostu znają. Mhm. Jak ludzie się oswoją z tą moją gębą, z tym moim gadaniem, z tym, co ja przekazuję, że lubię łączyć kropki, że lubię po prostu spojrzeć bardziej, nazwijmy to, holistycznie na pacjenta, to oni są na tyle z tym oswojeni, że już przychodzą z takim założeniem, że przyszłam do ciebie, bo ja też chciałabym takiego podejścia od terapeuty i dzięki temu przychodzą już z takim założeniem, jaki ja właśnie chcę. Z pacjentem świadomym, wyedukowanym, z pacjentem, który po prostu chce takiego całościowego obrazka. Więc social media moim zdaniem są super, żeby po prostu mówić, jakby jacy jesteśmy, jak chcemy to prowadzić i tacy ludzie do nas przychodzą. A jakbyś miała na przykład, załóżmy, hipotetyczna sytuacja, masz pełen grafik pacjentów i nie musisz prowadzić social mediów. Robisz to czy nie? Nie, dlatego że jakby patrzę teraz też na social media w formie skalowania biznesu, żeby też mieć potem, tak jak gdzieś tam wspominałam wcześniej, jakby dochód z tego online'u. Okay. Więc czyli nie nawet... zrezygnowałabym z tego. A czy dalej się prowadziła? No bo ja mam pełny grafik. Okej. Okay. Tak. Prowadzę dalej te social media, no nie? Okay. Tak. Myślę przyszłościowo o tym, no. Tak, no fajnie, wiesz co, bo dużo osób na przykład, jak na przykład miałby jakąś kwotę X, zarabiałby sobie, jaka by ona nie była i by nie musiał prowadzić, to na przykład by nie prowadziły. Ale ja na przykład, ja mam tak, że oczywiście mam swoje wzloty i upadki, jeśli chodzi o prowadzenie, bardziej o systematyczność, tak? Mam taki moment, że prowadzę bardzo dynamicznie, mam taki, że prowadzę bardzo mało, bo po prostu nie chce mi się, ale suma summarum w skali roku wolę prowadzić. W sensie, że jakby mam z tego jakiś dziwny fan, że dzielę się jakąś tam, wiesz, wiedzą, sobą, przemyśleniem, jakąś misję prawdopodobnie. Jakby to, wiesz, fajnie jakby też za tym coś stoi, jakby co mi to może dać w przyszłości, no nie? Że jakiś cel za tym stoi. Jest oczywiście ten cel, czasami on jest tracony z oczu i wtedy mam takie, trochę mi się nie chce. Bo jakoś tak straciłem trochę ten cel z oczu, ale może te priorytety się trochę zmieniły. Natomiast, bo często widzę, że jakbym mógł nie prowadzić, to bym tego nie prowadził, w ogóle bez sensu, to jest takie beznadziejne, to jest w ogóle głupota, ale mi się wydaje, że one dają dużo pod kątem umiejętności komunikacji. No właśnie miałam to mówić, że to jakby to nie są tylko takie zalety, że tylko to mi coś daje w kontekście gabinetu, tylko daje mi to jako osobie, no nie? Że umiem się wypowiadać, nie peszy mnie kamera, mogę mieć bardziej jakąś tam większą elokwencję. Z pacjentami mi się łatwiej gada. Już tyle razy to przegadałam, nawet właśnie do kamery na jakieś materiały, że po prostu już potem wytłumaczyć enty raz pacjentowi nie ma problemu. Więc generalnie to jest jakby tak pod kątem osoby jako takiej też pewności siebie, że występujesz
przed kimś, że nie wiem, teraz nagrywamy coś i mówimy do iluś tam osób, to jakby wnosi coś dla ciebie rozwojowo jako dla osoby. Mhm. I w tym kontekście jakby prowadzenie social mediów, zwłaszcza jak ktoś zaczyna, myślę, że jest ogromnie ważne, bo wtedy, nie wiem, ja nie jestem speszona, jak poznaję tam nową osobę i muszę jej wytłumaczyć, na czym polega neurodiagnostyka i terapia. Mhm. Ja po prostu już wychodzę z pewnością, że ja wiem, co ja robię, mhm. bo ja o tym mówię otwarcie, mhm. cały czas, więc okej, powiem kolejnej osobie nowej. Tak. Spoko. Super. Ja wam powiem tak jeszcze jedną rzecz, na przykład dlaczego się z Moniką widzimy tutaj, bo w ogóle tak sobie rozkminialiśmy z Błażejem, że chcielibyśmy podwiedzać sobie troszeczkę ludzi naszych właśnie znajomych, tutaj jest tam kursantów, absolwentów, neuroklubowiczów, że się znamy dobrze, jednocześnie robią fajne rzeczy, no to wpadło na Monikę pod tym kątem właśnie takiej umiejętności balansowania, że masz tak, po pierwsze fajny gabinecik, który właśnie dobrze prosperuje sobie, nie zajeżdżasz się jakoś bardzo mocno w tej pracy. Już nie. Tak, ale właśnie wiesz, chodzi nam o jak jest teraz, tak? Tak. Jaki ma efekt teraźniejszy. Dwa, masz jakieś większe plany na siebie tutaj, mhm. czyli jakby widzisz perspektywę rozwoju pod kątem robienia jakichś kreatywnych rzeczy i inspirowania ludzi i masz przestrzeń dla siebie. Tak? Bo powiedzmy, że w naszej branży często jest tak, że ludziom się kojarzy, szczególnie młodym, tak, że to będzie zajazd, 12 godzin dziennie, że to będzie tak, że ja będę pracował wieczorami, to jest ciężka, trudna praca, że jest oczywiście kiepsko płatna, tak, że to jest limit typu 5 tysięcy, 6, jakby koniec, lekko ponad minimalną krajową i się okazuje, że jest same mity, to są same mity. Ja znam olbrzymią ilość pacjentów, olbrzymią ilość terapeutów, którzy zarabiają dobrze, na przykład dobrze, myślę w kategoriach, no myślę, że takich, nie wiem, przynajmniej dwóch średnich krajowych, no nie? Mhm. Średnia krajowa chyba teraz jest z 7 koła, jakoś tak. Mhm. Przynajmniej dwóch. Tak, tak, przynajmniej dwóch. Dwa, wcale się jakoś nie zajeżdżają, pracują 6 godzin dziennie, 7 godzin dziennie, 5 godzin dziennie, mają wolne weekendy, mają wolne wieczory, mają czas dla w ogóle znajomych, mają czas dla rodziny. I mają z tego fan, po prostu, z tej mhm. pracy. I o to chyba chodzi, nie? Żeby dojść do tego momentu, że po prostu robisz fajne rzeczy, ale no jednak nie zajeżdżasz się po prostu przy tym. Tak. I powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś sobie taką rzecz, że jak się bardzo zbiegło z otwarciem twojego gabinetu i z tymi social mediami, na przykład to, że sobie dołączyłeś do neuroklubu, bo my na początku byliśmy bardzo prężnie, taki rozwijający się dział właśnie social media, tak, tak. Marketing. Pierwsze dwie edycje były. A to byłeś od pierwszej? Ja byłam od drugiej, okay. bo właśnie usłyszałam, że po pierwszej tam było mnóstwo materiałów o tym właśnie. Kto źle powiedział? A wiesz co, chyba Marianka, jedna z moich jakby koleżanek ze mhm. studiów. Okej. I po prostu było tak, że ja stwierdziłam, kurde, idealnie, no bo mhm. ja właśnie ledwo co otworzyłam gabinet, właśnie to rozwijam, social media i tak dalej, więc się na pewno czegoś nauczę, czegoś dowiem. I faktycznie tak też było. Ja potem nadrobiłam sobie te po prostu materiały z pierwszej edycji. Wow. Tak. A było ich pewnie sporo. Było ich. Nawet teraz je przejrzałam przed naszym okay. dzisiejszym spotkaniem, więc jakby sobie patrzyłam tam, co tam już mówiliśmy na mhm. ten temat. Więc to jest dosyć dla mnie ciekawe, że to faktycznie się tak zbiegło, że wy wystartowaliście, no ja dołączyłam do drugiej edycji i od tamtego czasu jestem cały czas. Mhm. To się zmienia, jakby te treści się zmieniają, ale faktycznie gdzieś co jakiś czas pojawiały się te kwestie, jak robić social media, jak właśnie na przykład takie księgowo-działalnościowe rzeczy się mhm. pojawiały. Pojawiały się też takie kwestie, jak właśnie nagrywać jakieś takie rozwojówki, że mhm. hej, nagraj, pogadaj, omówimy sobie, jak ty się wypowiadasz, jaka jest twoja gestykulacja w tym, jaki ten przekaz może być bardziej dynamiczny i tak dalej. Więc one się pojawiały i one dawały takie właśnie kopy kolejne gdzieś tam, klocuszki do tej układanki, żeby coraz lepiej, coraz lepiej, coraz mhm. lepiej to robić. Więc ja jestem bardzo zadowolona, że to się tak spięło w czasie i sobie to kontynuuje. Tak, wiesz, myślę, że teraz też się będzie spinało, dlatego że troszeczkę chcemy wrócić do wcześniejszej formuły pod kątem więcej treści takich rozwojowych, więcej treści social mediowych, więcej treści pod kątem biznesowych, księgowych, mhm. trochę prawnych, żeby rzeczywiście gdzieś tam wspomóc, no właśnie takie przedsiębiorcze myślenie fizjoterapeutów. Mhm. Ja w ogóle, wiesz, jakby
też się trochę ciekawe to było, bo mamy taką grupę terapeuta na swoim, ona była ja trochę tak odgrzebiam ostatnio trochę, mówię okej, okay, fajnie było coś z nią zrobić, tam jest dość dużo ludzi i zrobiliśmy sobie taką ankietę w formie zabawy, no nie? Że tam wrzuciliśmy sobie jakby takie widełki zarobkowe u ludzi i to było ciekawe, bo tam jak wrzuciliśmy sobie takie, wiesz, różne widełki, ile kto tam potencjalnie rzeczywiście, wiecie, ta zabawa, taki średni wynik, to jest jakaś oficjalna ankieta o zarobkach terapeutów, no nie? W żaden sposób. Natomiast fajne było to, że tam ludzie, którzy punktowali jakby te opcje, powiedzmy najwyższe, czyli te 200 niekrojowe plus, wszyscy nasi kursanci. Tak? tak. W ogóle, więc jak mówię, okej, okay, fajnie. Super. I fajnie byłoby jakoś to wspomagać, no nie? Mhm. Żeby mieć fan z tej pracy. Teraz Neuroclub jest w ogóle czymś innym niż jak ty startowałaś, bo zmieni nam się wizja 500 razy w trakcie w trakcie tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że ona powoli już się tak jakby... trochę wiemy, czym to ma być, no nie? Mhm. Więc ta wizja się zmieniała. Więc później, słuchajcie, też możemy sobie zrobić jakby, jakie rzeczy możecie mieć teraz na Neuroclubie, dlatego że sprzedaż po prostu zaczęła się dzisiaj. I ona jest w trakcie okienek sprzedażowych i to też się niby nie zmieniało. Czyli można sobie dołączyć dwa razy w roku. Wiosna i jesień, bo są najlepsze okresy. Dzisiaj gadaliśmy o tym. Tak. Wiosna i jesień to są najlepsze okresy na wszystko. Na wszystko, na samorozwój, na w ogóle ruszenie jakichś tematów, ilu pacjentów jest? Pacjentów jest najwięcej, też to prawda. Czyli taki okres, początek wiosny, a nawet trochę może luty, jak już tak się trochę odgrzebali. Tak. Do wakacji. Wakacje jest, wiadomo, rzeczywiście... Tak, do maja. Wiesz co, jak ktoś ma dobrze działający biznes, jeśli chodzi o pacjentów, ja docelowo nie widzę różnicy u siebie żadnej. Żaden miesiąc. Oczywiście to jest różnica taka, że jak na przykład w grudniu pracuję trochę mniej, no to ich jest mniej, no bo po prostu ja jestem rzadziej, no nie? Ale później to jest lipiec, czy to jest sierpień, to nie ma żadnego znaczenia docelowo, ale zainteresowanie na pewno jest większe właśnie w miesiącach. I to jest fajny okres, żeby się troszeczkę zabrać za siebie. Myślę, że można też w komentarzach mogą ludzie pozostawiać, czy mają jakieś dla was potencjalne propozycje, co tam by potrzebowali, no nie? Co by potrzebowali, ale też możemy, słuchajcie, zrobić sobie tak, że jakbyście jakieś pytanie mieli w kategoriach, czym jest, do kiedy, co, to warto by dołączyć, dlatego że w ramach tej sprzedaży, która będzie trwała praktycznie miesiąc, niecały, trochę krócej, to też tam chcemy być w miarę aktywni cały czas, no nie? Że można było na przykład dołączyć dzisiaj i już możecie sobie robić rzeczy. W ogóle widzicie u Błażeja, znaczy mam piękną grafikę, są linki, są rzeczy w komentarzu, można kliknąć, zobaczyć, jest piękna podstrona i tak dalej. Dobra, ale lecimy sobie dalej z twoim tematem, czyli tak, te social media dają ci fajne możliwości, kręci się wszystko docelowo i jak dużo, może tak, żeby to było też było zachęcające, bo ty powiedzmy sobie, jak ty w ogóle funkcjonujesz, jeśli chodzi o rozwój. Pracujesz sobie... jak to wygląda? W skali tygodnia? Tak, bo ktoś tam może pomyśleć, o, fajnie, też bym tak chciał. No nie, więc jak ty funkcjonujesz? Pracujesz tylko w jednym gabinecie? Tak, mam tylko swój gabinet, pracuję w jednym miejscu. Jestem sama tam sterem. Wynajmujesz go sobie? Wynajmuję go i dzielę go. Właśnie, i to jest w ogóle super opcja, bo myślę, że mega dużo osób nie wie o tym, że... Nikt nie chciałby siedzieć 24 godziny w gabinecie. No ja na pewno nie. Siedzisz sobie 6 godzin. Nawet 12 już nie. Siedzisz sobie 6 godzin dziennie. Tak. Więc 6 godzin taki w ciągu dnia, czyli 8-8, jest wolnych, więc wskakuje sobie inna osoba. Tak, dokładnie, bo budynek nawet funkcjonuje od 8 do 8, więc po prostu jedna jest od 8 do 14, druga jest od 14 do 20 i za po prostu się wymieniamy i robimy sobie tak, żeby to było fair, to po prostu jedna jest na przykład w poniedziałek rano, a ja wieczorem i potem na drugi dzień zmiana. Czyli ja raz pracuję rano, raz pracuję wieczorem, więc to nie jest tak, że musisz codziennie pracować wieczorami do nocy i nie masz żadnego wieczoru wolnego. Jak sobie ustalisz, że pracujesz od 8 do 14, tak, to pracujesz od 8 do 14. U nas Maciek pracuje tylko 8 do 14. Nie ma żadnego dnia, że może go spotkać po 14 i to jest jakby full grafik pełen. Tak. Bo jak komuś zależy na zdrowiu i chce się do ciebie mówić, nie ma problemu. Teraz jest tak elastyczne życie, pracodawcy idą na rękę, dużo osób pracuje samodzielnie. Dokładnie. W korpo mają swoje możliwości, dużo osób pracuje zdalnie. Bardzo. Nie jest problem. Albo też są w biurze i mają być w biurze 8 godzin dziennie, a rozsze mają między 17 tak, mogą być a 19. Od 9 do 17 tak. I mogą przyjść do nas na 8 na wizytę. Mogą. Na przykład. Mogą iść po południu, mogą się dopasować, nie ma to problemu praktycznie żadnego. Jest naprawdę bardzo mało takich branż, że ktoś mówi, no nie dam rady przejść po 17, po prostu nie dam rady. Ale jak bardzo mu zależy, to da radę na pewno, ale jak nie da rady, to
wtedy można ewentualnie, może ktoś chce się lekko nagiąć, to też nie jest problem. Mhm. A może nie chce, pogadamy sobie o granicach za chwilkę, tak, za chwilkę ale jeszcze. Tak, no więc jakby pracuję sobie tak, że sobie dzielimy ten gabinet faktycznie. I co? I to, co powiedziałeś, 6 godzin dziennie. W tym momencie nawet zrezygnowałam z piątków, bo po prostu stwierdziłam, że piątek to będzie taki dzień, kiedy przeznaczę właśnie na kręcenie rolek, na to, że na przykład mam 3-dniowy weekend. Mhm. W ogóle to jest sztos absolutny, moim zdaniem weekend zawsze powinien być 3-dniowy. To mi daje po prostu dużą regenerację, że pracuję sobie po prostu 4 dni w tygodniu. Mogę sobie teraz na to pozwolić. I co jeszcze chciałeś wiedzieć? Nie, wiesz, chciałem wiedzieć tyle. I okej, fajnie, czyli pracujesz sobie 6 godzin, 4 dni w tygodniu, tak. Czyli masz powiedzmy mniej więcej w ciągu miesiąca 100 godzin na pracy z pacjentami. Tak jest. Okej, super. I grafik wypełniony miesiąc do przodu. Tak. Dzięki temu czuję trochę bezpieczeństwa. No zdecydowanie, no w ogóle jakby bardziej to teraz pracuję, żeby sobie nie nawalać presji, że ja muszę coś z tym zrobić. Mhm. Jakby nie muszę nic z tym zrobić, po prostu mogę powiedzieć, że nowych pacjentów przyjmuję w maju dopiero. Tak. I to ja jest miałem okay. presję. Ja mam presję, kiedy moja lista zdrowowa jest na 3 strony. Czyli to znaczy, a, że. To ja jeszcze luz. Przekracza powyżej 20 osób jest. To mówię tak, jak miałem w ogóle. Ja też bardzo mocno. Pogadałem sobie też o w ogóle o kształtowaniu ceny, w ogóle jak to powinno wyglądać. Tak bardzo pokrótce, bo to jest, myślę, troszkę bardziej skomplikowany proces. Natomiast ja miałem w okresie pandemii, wielokrotnie to mówiłem, ale po prostu zamknięcie w gabinecie, znaczy zamknięli gabinety, mhm. fajnie, miałem przestrzeń na inne rzeczy. Ja wtedy w ogóle nie pracowałem 4 miesiące. Zrobiłem sobie w ogóle luz pacjentów od marca do wakacji chyba nawet o to wybuchu. I wtedy miałem takie rozkminy typu, czy ja rzeczywiście chcę mieć, a miałem na liście rezerwowej ponad 100 osób. I czy ja rzeczywiście chcę mieć, bo ich nigdy nie zrobię. Bo tam wychodziły nowe osoby, bo ja będę zawsze coś tam sobie na social mediach wrzucał, będę tam się trochę dzielił efektami, wtedy działam dużo prężnie na Facebooku, on mi tam kręcił po prostu te wyniki, zapisywanie się pacjentów bardzo mocno i stwierdziłem, że nie, tak, bo trzeba ich po prostu, wiesz, jakoś odseparować po prostu, to musi być mniej ludzi, jak to zrobić, no jest tylko jedna opcja, ponieść cenę bardzo drastycznie i zrobił mi się wtedy 10 osób na liście rezerwowej, super raśnie i nie miałem już tej presji. Albo w twoim wypadku możesz też oddelegować po prostu do tak, innych osób. Tak, oni się sami oddelegowali, dlatego że dosłownie powiedział, że coś mi się z głową stało. I, ale wiesz co, straciłem też pacjentów, którzy przychodzili sobie tak o. Czyli wiesz, jakby jest okej. Okay, ale wiesz, dla ciebie to lepiej, tak, no nie? Tak, bo oni nie potrzebowali tego. Jakby się troszeczkę wzięli do kupy, troszkę więcej ruchu, tak. Trochę więcej dbania o siebie, oni w ogóle mnie nie potrzebowali. A inaczej niż właśnie podniesieniem ceny takiej osoby nie wypędzisz, bo po prostu oni będą tak, przychodzić. Tak, tak, ale to jest super, bo wiesz, dziś rozmawialiśmy sobie o tym, że to jest jak najbardziej spoko opcja, bo ty tracisz pacjentów, ale masz innych w to miejsce. Masz przestrzeń na nowych, ci innych. Pacjenci, bardzo dużo pacjentów poszło do nas, do innych terapeutów, którzy pracują bardzo podobnie jak ja. Nie ma jakichś, wiesz, fenomenalnych różnicy, że Patryk jest w ogóle zbawicielem, oni nic nie potrafią. To w ogóle nie, ale po prostu oni ich nie znali. Ale stwierdzili, że wolą ich poznać za taniej. No i oni poszli. Tak. I wszyscy byli szczęśliwi. Pacjenci super. Prawdopodobnie, oczywiście nie wiem, bo nie jestem w ich miejscu, ale możliwe, że tak. Nasi terapeuci inni na pewno tak. Ja też, bo po prostu nie miałem tej presji. Temat podnoszenia ceny jest ciekawy zawsze, no nie? Tak. Dużo osób ma z tym problem, z terapeutów. Samoocena. Bardzo. Tak, bo to właśnie, to słuchajcie, wierzchołek góry lodowej. Po tym zawsze coś jest. I to na przykład ktoś ma duży problem, żeby podnieść swoją cenę o 10 zł, no. A jak na przykład ma stawkę na przykład 150, to jest naprawdę bardzo mało. Bardzo mało, zwłaszcza jak chodzisz na szkolenia, które nie mało kosztują, umówmy się, inflacja i generalnie właśnie na przykład grafik jest ale wiesz, już zapomniony. Twoje doświadczenie po prostu, jesteś z roku na rok, większość osób jest coraz lepszymi terapeutami. To jest coraz lepsza usługa, która powinna coraz więcej kosztować. Tak. Zwłaszcza jak robisz rzeczy, że ona jest faktycznie realnie lepsza. Tak, jesteś precyzyjniejszy, kupujesz sprzęt na przykład, tak. Który też może kosztować. Tak, kupuj sobie USG, elektrostymulator, kamerkę termowizyjną, dużo sprzętów. Nowy w ogóle stół zainwestował i tak dalej, no nie? Więc jest to po prostu
Nawet się nie trzeba nikomu... W ogóle wszyscy mają to gdzieś docelowo, to podnoszenie ceny. Wręcz czasem pacjenci pytają, a będziesz podnosiła cenę od nowego roku? Ja mówię, no zapewne tak. No nie, no koniecznie musisz i to tak o 30 zł, bo to w ogóle za tania jesteś. Jak ja tak kilka razy usłyszałam, to już miałam takie, okej, to jakby to już jest zdecydowanie ten moment, mój, że tam trzeba podskoczyć. Mój pacjent w ogóle, który tak sobie prowadzi takie, powiedzmy, dość napięte życie i my tak sobie wpadamy, jest tak, że on się do mnie odezwie, ja go wrzucę gdzieś w lukę, bo oczywiście jest tak, że to też możemy poruszyć sobie ten temat. Prawdopodobnie wypadają niektórzy pacjenci, no nie? Więc ty planujesz sobie 100 godzin, ale tam zawsze w ciągu miesiąca ktoś wypadnie. No pewnie. Dużo co ci wypada? Mało, szczerze mówiąc, bo w tym momencie mam tak, że za późno, jeżeli odwołają rezerwację, jakby wizyty, to po prostu płacą 100%. Więc jeżeli 24 godziny przed się nie odwołasz, tylko to rzeczywiście przykład... płacą? No, to jest bardzo dobra weryfikacja. Ale to rzeczywiście oni jakby, jak to nich to wyciągasz? No normalnie, no w sensie, jeżeli... Nie, dla mnie jest normalne, a dla ludzi może być bardzo... wytłumacz technikalia. Wiesz, technikalia są takie, że nie mam podpiętej ich karty, nie, jakby nie ściągam im hajsu, ale jeżeli komuś zależy na dalszej współpracy ze mną, a umawiamy się, bo takie są zasady od pierwszej wizyty, oni podpisują też regulamin, na to się umawiamy, to po prostu, jeżeli chcą do mnie przyjść, to muszą zapłacić, więc albo mi robią blika, albo po prostu na następnej wizycie płacą za dwie, w sensie za tamtą, która się nie odbyła, a ja byłam, a oni nie, i za tą jakby następną. Natomiast ja jestem wobec nich fair, bo ostatnio na przykład byłam chora i odwołałam tego samego dnia tam 8 godzin przed i po prostu jakby, no sorry, to działa w dwie strony. Więc i następne wizyty, które się odbyły po tym, jak byłam chora, były za free dla nich, bo to jest jakby fair deal. Więc jakby pacjenci już moi wiedzą, że to tak jest, więc po pierwsze, albo się sami pilnują i faktycznie odwołują to 24 godziny przed, albo znajdują sobie zastępstwo, to jakby nie ma problemu. Przychodzi na przykład zamiast pacjentki przychodzi jej mąż, który też potrzebuje. Spoko, jak najbardziej. Mąż też się coś tam i nagle razy dwa wszystko, bo pacjentka się umówi i mąż potem też na tą wizytę i tralalala się robi nagle grafik. No i generalnie jakby faktycznie pilnują tych opłat, a jeżeli ktoś po prostu mi nie zapłaci, no to się rozstajemy, no bo ja rozumiem, że też ta osoba no nie szanuje moich warunków pracy, więc nie mam powodu, że jakby trzymać tej osoby. Nie pasuje jej to, to nie. Tak. Więc znaczy, wypadają osoby, bo są chore, ale albo lista rezerwowa, no tam rzadko kiedy siedzę i patrzę w ścianę godzinę. Tak, a wiesz co, plus jest taki, ja nie śledzę jakoś bardzo dokładnie twój social media, tak żeby wiedzieć, bo ja tak nie śledzę w sumie żadnych social mediów bardzo dokładnie, natomiast czasami jak sobie tak gdzieś tam zabłądzę, albo po prostu no, mam dużo polubionych profilów terapeutycznych swoich tam znajomych, kolegów i tak dalej, i ja czasami widzę, nie podoba mi się ten trend na przykład takie narzekania, że szanujmy swój czas i tak dalej, nie wiem, czy tych nie widziałam nigdy u ciebie czegoś takiego. Wiesz co, jakby zdarzyło mi się chyba z raz po prostu powiedzieć, bo no ale to miałam bardzo nieprzyjemną sytuację z pacjentką, która jakby przekroczyła wszystkie moje granice i jakby tam ponarzekałam faktycznie na nią, bo ona odwoływała wizytę, potem potwierdzała, nie przyszła ostatecznie, więc jakby ja byłam po prostu wściekła na nią. Tacy ludzie są potrzebni w sensie, żeby pracować nad sobą, no nie? Tak, ja byłam po prostu sfrustrowana niesamowicie, ale potem się też dowiedziałam jakby, że no też jakby pacjentka miała po prostu zaburzenia jakiejś tam osobowości, więc dowiedziałam się też więcej o życiu. Natomiast raczej staram się nie narzekać, chociaż no zdarzyło mi się. Ja mam bardzo niepopularne tutaj podejście do tego, bo ja nawet lubię czasami, jak się ktoś odwoła. Mam trochę czasu dla siebie, a idę sobie na siłownię, jak jest wolna, coś tam porobię, coś tam nagram, mam zawsze za jakieś zaległości życiowe, więc sobie coś tam robię i jakby jestem nie, no to jakby jest totalnie spoko, no nie? Czasem taka drzemka, medytacja. Ale też na przykład my korzystamy z fizorejestracji, to nie jest lokowanie produktu, ale po prostu powiem, jak to wygląda, też korzystasz. I tak, ogólnie oczywiście. Są mega spoko są, więc nic z tego nie mamy, więc jakby... Ja polecam. Wielokrotnie polecaliśmy właśnie tutaj całą ekipę z fizorejestracji i tam na przykład ja sobie ustawiłem 48 godzin wcześniej.
Żeby mi po prostu, wiesz, potwierdzało i dziewczyny po prostu stwierdzają, że dobrze znają moje potrzeby, więc one z automatu, jak ktoś wypada, od razu wpada się z rezerwowej, albo po prostu pytają się, czy jakby, wiesz, czy mi pasuje to okienka przesunąć i tak dalej. I dużo osób wpada po prostu i sobie, wiesz, reguluje ten grafik. Mówię, o, świetnie, ja pójdę sobie trochę później, spędzę trochę więcej czasu z synem i tak dalej, no nie? Ale to się dzieje bardzo, bardzo, bardzo rzadko w sumie. Bardzo fajnie. Chyba, że tak opuścisz intencję. Znasz ten motyw, no nie? Tak, no. Że, tak. Ale dzisiaj bym skończyła 13, albo bym zdążyła gdzieś i jakoś magicznym sposobem, nie wiadomo skąd. Ja tak ostatnio miałam. Tak. Miałam takie, Boże, już mnie coś rozkłada, taka chora jestem, w sumie przydałoby mi się, żeby mi się ten grafik już tak trochę, ostatnie skurczył dwie osoby, traczu, tak, tak. I miałam takie, yes. Możecie dać nam, coś w komentarzu, czy też tak macie takie magiczne działanie wszechświata, że wypuszczacie jakąś intencję i po prostu niewyjaśnionym mechanizmie tak się po prostu... tak się po prostu dzieje. Dobra, więc to jest to. Ile się zajmuje jakby takie rzeczy około pacjentowe, w sensie jakby tworzenie właśnie tych social mediów, jakieś rozkmina nad tymi rzeczami, prowadzenie fanpage'a i tak dalej. Co jest w ogóle, co się na twoją pracę składa oprócz realna praca z ludźmi? No to tak jak powiedziałeś, po tych 6 godzinach mam taki czas, jeżeli faktycznie jestem na rano w pracy, no to po południu mam czas na tworzenie social mediów. To tak mniej więcej, jeżeli mogłabym powiedzieć, to nie zawsze, nie codziennie, ale jakąś tam godzinkę, dwie faktycznie nad tymi social mediami spędzam, ale nie codziennie. A co się w to wliczy? Jakby produkcja treści, czy odpisywanie ludziom, czy co w to wchodzi, w tą pracę? To wchodzi, tak, na pewno nagrywanie na przykład rolek. Potem... Dużo nagrywasz rolek jakby w skali na przykład miesiąca albo w skali tygodnia? Jak to... Ja w tym momencie sobie robię tak, że staram się wrzucać 2 posty tygodniowo i przynajmniej jeden z nich jest rolką, ale w ostatnim czasie faktycznie większość z nich była rolkami, ale też przeplatam, żeby to była raz rolka, raz karuzela, raz po prostu gdzieś tam zwykły post ze zdjęciem, także przeplatam sobie to, ale no myślę, że w takim razie, jeżeli miałabym uśrednić, no to z 6 rolek miesięcznie na pewno robię. Okay. Więc jakby nagrywanie rolek, montowanie tych rolek, pisanie tekstów do tego, czy do postów, czy do filmików, czy po prostu do zwykłego posta, ewentualnie obrobienie zdjęcia, no to też to jakby to. Tak patrzył ciebie w ogóle jakby na ilość tych rzeczy, no i w sumie stosunkowo dużo jest tego, no nie? Bo... Sporo, raczej jestem regularna w tym, więc tam jest tego dosyć dużo. Natomiast staram się też to jakoś tak sklecić, że na przykład właśnie, że nie, że codziennie nagrywam coś tam, tylko po prostu właśnie jest taki piątek, poświęcam na to parę godzin, nagrywam na przykład 3 czy 4 rolki, mam te materiały, a potem sobie montuję już faktycznie na bieżąco. Odpisywanie pacjentom na maile, tak, ale ja się staram być tak, że jak już jestem w gabinecie, to od razu im wysyłam zalecenia, nawet jak jeszcze oni są u mnie, więc nie dodaję sobie takiej pracy ekstra, no chyba, że chciałabym spojrzeć na, nie wiem, rezonans sobie dokładniej, no to sobie siądę po pracy, jeszcze tam obejrzę płytki, czy poodpisuję na maile dokładniej. Natomiast dodatkowo, no jeszcze ja prowadzę te warsztaty psychosomatyczne, więc tutaj na przykład teraz, no to w jednym miesiącu było i teraz będzie w kwietniu kolejne, więc do tego jest taka praca kreatywno-twórcza, gdzie po prostu siadamy z dziewczynami, rozkminiamy, co chcemy, żeby było w skrypcie, rozmyślamy o tym, jaka ma być struktura, jaki ma być ten plan ramowy, co tam chcemy dokładnie i tak dalej. Więc no to też jest forma mojej pracy, ale to jest faktycznie, tak jak też mówiłeś, w miesiącach tych, że na wiosnę i na jesień wtedy jest tego więcej, a w wakacje jest na przykład mniej, więc tak to się jakoś rozkłada mniej więcej. Okej, fajnie. Brzmi to dobrze, ale myślisz, że na przykład w skali na przykład całego miesiąca pracujesz więcej niż cały etat? Jakbyś na to pewno nie. Na pewno nie? Ja na pewno tak. Tak, ale to... Ja myślę, że pracuję tak właśnie, powiedziałabym, że na pełen etat.
Okej, no mi pewnie trochę więcej, ale to jest bardzo u mnie ruchome. W sensie, wiesz, jakby my też mamy stosunkowo dużo wyjazdów. No wiesz, no są takie, no nie? Są takie miesiące, że faktycznie jest tego więcej, a są miesiące, że jest tego mniej, ale wydaje mi się, że no taki etat, no nie? Mhm, to ale fajnie. To jest fajne, że to nie jest jakby pełen etat tylko w gabinecie, tylko że tak, są inne rzeczy. Myślę, że to jest jakby duży plus pod kątem innego myślenia. Bo jakby oczywiście, wiesz, jakby suma summarum, we wszystkich rzeczach, które robisz bardzo podobne rzeczy, no nie? Edukujesz ludzi, tak? Pracujesz z nimi. Pracujesz na, wszędzie jestem fizjoterapeutą. Dokładnie tak. Jak wszędzie jesteś fizjoterapeutką, u mnie tak samo, bo dzisiaj zgadaliśmy się z Błażejem jakby o utożsamianiu się z czymś. No to na przykład można powiedzieć, czy to w twoim przypadku, czy w moim, że robimy różne funkcje. Mhm. Edukacji. Tak, ale praktycznie zawsze tam jest tak, że główny temat to jest po prostu jesteś fizjoterapeutką. Jest w internecie, na sali warsztatowej, bądź tak. Na sali szkoleniowej, w gabinecie oczywiście, no nie? Mhm. Więc praktycznie zawsze robię to samo, ale z innej perspektywy i ten mózg po prostu pracuje tam troszeczkę inaczej. Jakby te inne neurony wykorzystujemy, no, inne szlaki, co powoduje, że jakoś trudniej o przepalenie. Samo to, że robisz to w innych miejscach i tak, na przykład z innymi ludźmi. Tak. To już jest jakby, to już wszystko zmienia, no nie? My mieliśmy w ogóle taki motyw, myśleliśmy, czy oby na przykład z kursami, które prowadzę ja na przykład, nie zostać tylko w Warszawie. I mi tak było, tak lubię to wyjazd do Krakowa trochę, nawet bym sobie może rozszerzył to na jakąś inną przestrzeń. Ostatnio daliśmy właśnie z naszym tutaj absolwentem, teraz w ogóle kolegą i w ogóle pewnie instruktorem w przyszłości Mateuszem. Na fajnym warsztacie byliśmy, który nam zrobił taki zamknięty z termowizji i z HRV i mi przypomniały czasy, kiedy po prostu prowadziłem kursy w Gdańsku. Ja bardzo lubiłem tam prowadzić kursy. Gdańsk, super. Wrzeszcz, przyjemne, blisko fajna palarnia, fajny hotelik i po prostu nowi ludzie w ogóle, też trochę inaczej myślący. I to Gdańsk był też ciekawym tematem, bo pamiętam taki motyw jeden, gdzie prowadziliśmy kurs w Gdańsku i tam nie było nikogo z Pomorza. Wszyscy przyjechali, bo wiesz, wszyscy przyjechali do Gdańska, bo... Wszyscy przyjechali na urlop. Tak, bo tak, że zostanę tutaj 2 dni, skoczę sobie w ogóle iść tam na Zatokę i po prostu będzie fajnie. Dobra, więc to jest, wiesz co, to jest motywujące, to co mówisz, bo ja mogę być nie wiarygodny w kwestii tutaj, że po prostu pracujesz sobie w małym gabinecie, masz małe koszty, w ogóle bardzo fajne miejsce, przyjemne. Byliśmy dzisiaj. Pacjenci mówią, że jest miło. Jest spoko. Nagraliśmy podcaścik, było ok. Nie pracujesz jakoś wybitnie dużo. Realizujesz się w tym. Dywersyfikujesz sobie powoli swoje, wiesz, rzeczy. I Nie masz dużych kosztów. I to jest fajne, bo dzisiaj też rozmawialiśmy sobie pod tym kątem, to będziemy mieli w podcaście, ale możemy napomknąć, bo myślę, że to jest temat ważny i ciekawy, że jest taki moment na przykład, że jesteś fizjoterapeutką, która realizuje się, spełnia, masz full gabinet i chciałabyś to jakoś rozszerzyć. I się okazuje, że domyślną rzeczą pod kątem rozszerzenia biznesu jest to, że zatrudnię ludzi. Coraz większy gabinet. Coraz większy gabinet, coraz większe miejsce, coraz większe koszty i w pewnym momencie okazuje się, że... Najpierw okazuje, że nie zarabiasz wcale więcej. To prawda, no to jest tak, ja przeżyłem to. Przeżyłem ten moment. To nie jest spoko. I masz takie momenty, jakbym się w cholerę zamknął w pokoju jakimś X. Jakbym był tak sam, no nie? Tak. Na szczęście, że to jest za mną, dzięki Bogu. Ale były takie momenty i to wcale nie jest takie skalowanie dobre. To powinno być jakby mądre skalowanie, ale to, żeby to było mądre, to trzeba ego troszeczkę czasami, wiesz, jakby tak wypchnąć i... No trochę też weryfikować, no nie? Czy to jest na pewno, aby twój plan. Tak, no bo się okazuje, to, że... Czy to jest takie właśnie społecznie przyjęte, że tak trzeba iść, czy to jest jakby spójne z tobą? Tak, okazuje się, że jesteś bardziej menadżerem, potem pracujesz, żeby ludzie mieli... Dobrze. Nie jest wcale łatwo zapełnić grafik innym osobom niż sobie. No zgadza się, bo ludzie przychodzą właśnie dla ciebie. Mhm. Bo jakby no twoją mordę kojarzą, chcą. Tak. I to nawet jak przekonujesz, ale to jest osoba, którą polecasz i tak dalej... to ja poczekam. Mhm. No nie? Więc to nie jest łatwo tak komuś zapełnić grafik. Tak. I wiesz, i się może okazać, że po prostu później jesteś tym menadżerem, ogarniasz ten grafik ludziom, ogarniasz marketing, social media, ogarniasz może jakieś rzeczy księgowościowe, recepcje i tak dalej. I się może okazać, nie po to poszłam na fizjoterapię. Jakby nie po to chciałam pracować jakby z ludźmi. I wiesz, robię po prostu rzeczy, jakbym chciała to robić, to poszłam na marketing, zarządzanie, na jakieś studia menadżerskie, a nie po prostu na fizjoterapię. I się może okazać, że po prostu wypalasz się, bo to nie jest twoja droga życiowa, ewidentnie. Mhm. Miałaś taki motyw, że tak chciałaś to robić?
No, miałam taki moment, że już miałam takie oj, że to już do wypalenia jeden krok. Mhm. To było właśnie wtedy, jak pracowałam po 6 dni w tygodniu, po 12 godzin. To już było takie, że byłam na skraju wyczerpania. Ale to też jakby nie powiedzieliśmy jakby trochę, bo wspomnieliśmy a propos tego, jak zrobić w ogóle, żeby ten grafik był pełny, no nie? Bo social media to jest jakby jedno, mhm. ale w ogóle też kwestia tego, że jak już masz pewność siebie taką, że po prostu wychodzisz do ludzi, nawet w formie, że idziesz sobie na trening okay. swój własny, nie? Okay. I po prostu mówisz tam otwarcie, że jesteś fizjoterapeutą, nie boisz się dać swoich na przykład wizytówek, mhm. to już jest super, bo jak przekonasz, tak jak w moim przypadku, przekonasz po prostu właścicielkę tego studia pole dance, to nagle się okazuje, że po prostu pole dancerki do ciebie przychodzą często, dużo. Więc mhm. jakby ten grafik można też po prostu zapełniać tym, że otwarcie mówisz i pokazujesz w ogóle siebie. Tak samo pod kątem właśnie, tak jak mówiłeś wcześniej, lokalizacji, no nie? Mhm. Że po prostu skupiasz się na tym swoim po prostu poletku. Tam nie muszą cię, cała Polska cię musi znać i w ogóle konto po 100 tysięcy obserwujących, no nie? Tam wystarczy, że będą cię tak naprawdę twoi pacjenci obserwować i tylko to nawet poletko lokalizacyjne. Ono się będzie rozszerzało troszeczkę, tak. no nie? Bo ludzie rozmawiają ze sobą, z innymi mhm. ludźmi o rzeczach tak. pierdołowatych typu to nie spierdowa, ale wiesz, to też no. nie jest jakby kluczowa rzecz, najważniejsza na świecie, że wiesz, to byłem u fajnego fizjoterapeuty, tak. ale mega spoko, tak? Ale po prostu pokazam jakieś połączenia typu, słuchaj, co za akcja. Myślę, że o tym ludzie bardzo często mówią, że mózg tak. rozjebany, typu, słuchaj... Blizna na moim palcu. Tak, że wiesz, jakby miałem jakby złamany palec, poszedłem z bólem barku, koleś znalazł mi ten palec, popracował z tym palcem, powiedział, żebym, tak mnie to bolało w ogóle, pracowałem sobie gdzieś tam z tym palcem śródręczem i słuchaj, w ogóle bark mi nie boli. Mnie no. się zaczął mi działać. Kosmos, no nie? Myślę, że o takich rzeczach na pewno ludzie mówią, więc można i myślę, że... Myślę, że tak, bo to jest na zasadzie, no i potem ten szaman, no nie? Tak, mi tutaj tak. bliznę rozpracował i dziubał mi tu widelcem i w ogóle to jak, wszystko... Ja wiem, moja, nasza perspektywa, myślałem, która kim jest szaman, jest w ogóle inna od perspektywy ludzi, to w ogóle nie ma nic szamańskiego, ale ludzie na przykład, którzy zaczęli wdrażać rzeczy na przykład po nicie. Myślę, że nit jest dość prostym tematem do sprzedaży. To jest tematem do sprzedaży, mm-hmm. żeby po prostu wiesz, zrobić komuś mózg rozjebać i po prostu oni na pewno rozmawiają z innymi ludźmi. Napamiętam tego historię swojego pacjenta, który powiedział, wiesz, jakby ja mu pokazałem kilka połączeń, on był zafascynowany tym, oczywiście mieliśmy super efekt terapeutyczny, on chciał powiedzieć o tym, pokazać swoim pracownikom i oni mówią, ale a co, macha na tobą wahadełkiem później? Było tak? Albo bawi się różdżką? I przychodzi do mnie taki zażenowany, mówi, panie Patryku, no nie da się z tymi debilami w pracy porozmawiać z moimi, no nie, jakby w ogóle nie kumają tych połączeń, no nie? Mhm. Dopiero jak doświadczył na sobie, to wtedy zdecydowanie. Skumają. Zdecydowanie. Że zobaczą, że faktycznie, o kurde, tak. to tak nie działa. Dobra. Powiedziałeś o pewności siebie. Tak. Jak to zrobić, bo bardzo często, jak my spotykamy się z ludźmi na początku ich drogi terapeutycznej, na przykład na MTG-u, to pytamy się, czego oni najbardziej potrzebują. Bardzo często pada temat pewność siebie. Nie są w stanie tego przekroczyć. Jak wyglądało to w twoim przypadku? Oczywiście każdy ma pewnie swoją inną drogę, ale może coś powiesz na ten temat. Wiesz co, jakby... Pewności siebie to nie wiem, czy jakoś mi brakowało, ale brakowało mi na pewno samooceny mhm. i takiego poczucia bycia wartościowym, wystarczającym. Bardziej o tym, wiesz? Mhm. I jakby akurat w moim przypadku no to po prostu weszło psychoterapia. Mhm. Najwięcej zmieniła, a potem jakby wdrażanie tych narzędzi, które ja dostałam jakby w życie. Więc akurat u mnie tak było. Natomiast poniekąd to tworzenie social mediów jest wychodzenie na tyle ze swojej strefy komfortu, że po prostu zrobisz raz, drugi, trzeci i to jest twoja terapia, no nie? Mhm. Że nagle się okazuje, że świat się nie kończy, że nikt cię nie wyśmiał, tak, że tak. w ogóle tam nie ma jakichś tragedii, że to jakby po prostu pierwsze koty za płoty i potem to już idzie. Mhm. Więc wydaje mi się, że trochę taka metoda... prób i błędów, a raczej przekonania siebie w praktyce, że to jakby da się. Okay. I że się świat po prostu nie zawali. No więc jakby tej pewności siebie wydaje mi się, że trzeba po prostu nabierać w ramach praktyki. Ale psychoterapia nie była tematem przewodnim na biznes, to nie?
Nie, w ogóle nie. Jakby psychoterapia była tak naprawdę o życiu prywatnym, o związkach, tak? A nagle się okazało, że pewne rzeczy się powtarzają, bo... I tu tak, już kopiemy głębiej, że właśnie temat granic, właśnie temat poczucia własnej wartości, takie basic rzeczy, tak? W kontekście właśnie tego dojeżdżania się, to też jest właśnie o granicach, tak? Czyli wyznaczania granicy samemu sobie, że na przykład ja nie chcę pracować więcej niż. Albo że nie chcę, żeby pacjenci mi wchodzili na głowę. Albo właśnie, że wyceniam siebie na tyle i tyle. To jakby to wszystko jest w tym worku. Więc to jakby ten model taki biznesowy, myślę, że też się zaczyna od tego, co się dzieje jakby w tobie, tak mentalnie. Zdecydowanie, jakby energia firmy to jest energia właściciela. Tak. Docelowo, no nie? Jakbyśmy byli tak bardziej pod kątem jakby jakiejś zależności, tak? Tak? Więc jak tobie często prawa jest... przyciągania. Może to nazwać, no nie? Ale rzeczywiście tak to wygląda. Ja pamiętam, jak mieliśmy różnych terapeutów w gabinecie, terapeutki i była taka jedna sytuacja, że było bardzo ciężko komuś zrobić, wiesz, grafik. Po prostu jakby, wiesz, wprowadzasz reklamę, targetujesz ją, ci ludzie przychodzą, ale z jakiegoś powodu nie zostają i to się tak wszystko bardzo wolno kręci. Mhm. Już wszyscy i nie mają, wiesz, grafiki wywalone po prostu, jest w ogóle super, a tej osobie idzie ciężko. Jest taki moment, to wiesz, nawet już nie robiliśmy nic i to zaskoczyło, no nie? Mhm. Ja pytam się, co się w ogóle stało, że masz tego więcej, no nie? Jak my teraz robimy, jakby mniej w tym kierunku, ona no, zaczyna sobie psychoterapię, no nie? I wiesz, i poszło, no nie? Bo blokujemy sami sobie, bo mamy takie przekonania, że na przykład nie jesteśmy godni tyle i tyle zarabiać, no nie? Że mamy jakieś takie przekonania, że no właśnie, jak komuś odmówimy na przykład takiemu pacjentowi, to w ogóle, że no dramat się jakiś absolutnie wydarzy. Więc tutaj te nasze przekonania strasznie nas blokują w tym właśnie, co robimy i co mamy. Tak, mental. Głównie mental. Się okazuje mental i wiem, że to brzmi oklepany sposób, ale jakaś taka praktyka, w sensie wychodzenia z strefy komfortu, jakby robienia tego i przekonywania się, że ej, myślałam, że będzie inaczej. Tak. Ale wcale, wiesz, się tak nie wydarzyło. Tak, i wydaje mi się, że też wsparcie innych osób, i to jest, myślę, że też bardzo cenne w neuroklubie, że raz, że się spotykamy i weryfikujemy jakby pewne rzeczy na żywo rozmawiając, a dwa, że tworzy się taka grupa wsparcia po prostu i jakby takie małe podgrupki ludzi, którzy się wzajemnie motywują, którzy są. No ja po prostu mam też takie relacje z neuroklubu, które są ze mną już parę lat i jakby wiem, że zostaną. Bo poznałeś ich tam, no nie? Ja tak. W ogóle dużo cię poznam, że mamy taki, wiesz, ziomalski kontakt, wiesz, dzwonimy do siebie, rozmawiamy się, spotykamy się. To jest bardzo ważne, no bo właśnie w kontekście jakby tego poczucia wartości i tej pewności siebie, to jak nagle usłyszysz, że tamten też tak miał, ale z tego wyszedł, a tamten jeszcze tak ma, ale już próbuje coś z tym robić, no to to jest takie motywujące, że aha, dobra, wszyscy się z tym borykamy. Mhm. To nie jest takie, że ja jestem nienormalny, tylko po prostu okej, to jakby jest trudne i to jest okej, że to jest trudne, ale mamy po prostu takie, a takie rozwiązania. Tak, ale wiesz, jakby ten w naszej branży nie jest do końca, wiesz, jakby w ogóle w naszym kraju to jest, nie jest tak bardzo łatwe, bo powiedzmy, że otwierasz gabinet, no nie? Mhm. I mówisz, wiesz, jakby będę przedsiębiorcą, tak? Otworzę gabinet, stworzę miejsca pracy w przyszłości. No i najczęściej, wiesz, znajmie rodzina typu na pewno, wiesz, ty jesteś kobietą, no nie? Ja dzisiaj to pracowałem kilka razy, no bo tak jest fakt, ale chodzi o to, że wiesz... Yes. Nie, bo wiesz, jakby mi się trochę bawi na przykład pod tym kątem, że... Kobieta fizjoterapeutka wprowadząca własny biznes. Tak? Nie, wiesz, to jest normalne, jakby dla mnie to jest okej, ale że mnie trochę bawi fakt, że wszyscy teraz mówisz, jakby, wiesz, jesteśmy tacy sami i tak dalej, ale wiesz, jeśli chodzi w kategoriach jakby kobiet, no to często jest tak, że one mają trochę trudniej w biznesie, dlatego że w większości albo w części będzie taki magiczny okres, gdzie po prostu nie będą pracowały, bo na przykład będą w ciąży, będą, wiesz, rodziły i tak dalej. I to jest też często marzenie jakby wielu kobiet. Chciałbym mieć rodzinę i mężczyzn. Tak, i więc wolą na przykład nie zakładać tego własnego gabinetu, no bo lepiej zostać na etacie. Tak. Mi też jakby wszyscy mówili, że lepiej zostań sobie na etacie, zwłaszcza, że to był COVID, więc w ogóle co ty robisz tak, i tak, tak. To nie jest dobry moment.
okazało się, że był dobry moment jednak, więc jakbym czekała, nic więcej by się nie wydarzyło. Wiesz co, to jest, moim zdaniem każdy moment jest okej, okay, no nie? Tak. Pytanie, czy ten, myślę, że nie warto patrzeć na zewnętrzne rzeczy. Oczywiście może być w niektórych momentach troszkę trudniej, a w niektórych troszkę łatwiej, ale chodzi o to, że pytanie, czy to jest dobry moment dla ciebie, no nie? Tak. Bo się może okazać, że masz taki młyn w głowie teraz i taki młyn w życiu, że dorzucenie sobie gabinetu, żeby po prostu uciec od czegoś, nie jest dobrym pomysłem, no nie? No to na pewno. A jeżeli ty masz taką przestrzeń, mówisz, kurde, jakby zrobię, bo to nie jest, wiesz, normalny motyw, bo zakładam, że tak, teraz poświęcasz sobie, wiesz, na taką koordynowanie swoich zadań, social media i tak dalej, godzin, dzień jeden, załóżmy, no nie? Ten piątek niech będzie tym dniem. No. Plus jakieś takie urywki w inne dni. Tak. Ale w sytuacji, kiedy tych pancerów nie miałaś aż tak dużo, jak teraz, no więc masz full grafik, więc powiedzmy, że jest maks, ile możesz zrobić na dzień dzisiejszy i na ile chcesz, to jest tak, że pewnie poświęcałeś temu czasu więcej. Mm-hmm. No bo masz więcej luk. Jak jakieś mówiłem o swoim mentalu, że miałem motyw taki, że pracowałem w gabinecie, no powiedzmy tam 8-10 godzin dziennie. Mm-hmm. Miałem taką przestrzeń, miałem tyle czasu. Jak miałem na przykład tych pacjentów nie przykładowo, nie wiem, tam 40 w ciągu tygodnia, tylko 10, to ja 30 godzin poświęcam, żeby mieć tych pacjentów. Wiesz, w moim właśnie przypadku, bo wiesz, YouTube. Tak, właśnie, ale to jest tak, że no nie mam pacjentów, więc jakby pójdę sobie, wiesz, do kina, obejrzę sobie film. Mówię, kurde, ale to jest jakby ta przestrzeń. Chcę coś, nawet nie to, że muszę, no nie? Chcę coś robić, żeby to się po prostu jakby zwróciło. Więc oczywiście poświęcam więcej czasu. I na początku branży działający Facebook, bardzo rzeczy na YouTubie, wiesz, cały czas jest tam praca. A później, jak tego czasu było mniej, no to jakby, okej, cel został osiągnięty, więc mogłem troszeczkę wycofać się na rzecz pracy z ludźmi. Mhm. U ciebie było jakoś analogicznie? Wiesz co, jakby zastanawiam się teraz nad tym. Nie wiem, czy na pewno nie było, teraz mam jakąś taką strukturę, że faktycznie wiem, ile czasu na to poświęcam. Wtedy to trochę było takie błądzę dziecko we mgle, no nie? Więc nie umiem ci powiedzieć, ile wtedy jakby faktycznie godzin przeznaczałam, ale faktycznie nie było tak, że czekałam biernie na to, że oni się pojawią. O tyle mi przychodzi taka myśl do głowy, że teraz, jak to ja to robię już częściej, to mimo wszystko, powiedzmy, jakby zajmuje mi to krócej, ale robię więcej, w takim sensie, że wiesz, w krótszym czasie, ale robię więcej. No, no nie? Tak, masz, że jakby masz pewne procesy, wiesz, szybciej montujesz, to, nagrywasz. To już po prostu szybciej się dzieje. Nie wiem, czy zauważyłeś też, jak robisz takie rzeczy twórcze, tak? Jakby tak jak ty na Instagramie, czy inni w innych miejscach, to jest też, że ten mózg działa inaczej. I ja pamiętam swój stan, jakby taki moment, że na przykład vlogowałam codziennie. To jest, wiesz, po prostu myślisz o tym. Ale wiesz, to jest jakby pomysły. Tak. To jest tak, że nie mam na materiały. Mordo, siadaj z zeszytem, pisz. Ja ci dyktuję teraz 20, no nie? Bo to jest po prostu, wiesz, one są, te pomysły są wszędzie. Tak, i w ogóle jakby masz tak, że wyłapujesz, chodzi mi o to, że wyłapujesz w ciągu życia takiej sytuacji na co dzień, no nie? Ktoś cię przy stole zapytał z rodziny, tak. A już masz rozkminę, że o, to jak on zapytał, to potencjalnie pacjent też się może nad tym zastanawiać. Jesteś w gabinecie, ktoś w ogóle o coś, znowu jakaś sytuacja, dobra, to wykorzystam to do jakiegoś materiału, nie? Więc jakby wyłapujesz po prostu takie randomowe sytuacje i już masz tych pomysłów milion. Ja też polecam po prostu spisy te pomysły, żeby one się jakby, no, nie gubiły gdzieś nagle, bo potem jest takie, siadasz i masz takie, o czym ja bym tutaj, no a wtedy wyjmujesz sobie kajecik i po prostu jakby jazda, no nie? Lecisz z tym, co tam przychodziło przez poszczególne dni. Tak, fajnie, ale wiesz, też może być tak, że teraz zajmujcie troszeczkę mniej czasu, bo mniej więcej wiesz, dla kogo ty tworzysz i wiesz, też, co tworzysz, no nie? Bo powiedzmy, że chcąc, nie chcąc, bo dzisiejszy podcast nagrywaliśmy, nie będziemy tego powtarzali akurat, ale mówiliśmy o tym, że ty się do końca nie specjalizujesz, tylko pracujesz bardzo z ogólnymi pacjentami, bólowymi, przewlekłymi i tak dalej, ale jednocześnie masz pewne swoje zainteresowania i ten wszechświat troszeczkę cię jednak specjalizuje, że przyciągasz po prostu pewnych ludzi swoim zachowaniem, swoją komunikacją, swoimi poleceniami, bo wiesz, my mamy podobnych znajomych, którzy mają podobne problemy, więc my mówimy o tych podobnych rzeczach i oni do nas też trafiają. Więc z automatu to jest bardziej takie spójne prawdopodobnie. Powiem, że te treści kiedyś były takie rozstrzelone.
No pewnie. A teraz to takie bardziej... Tak, bo tu nie wiedziałam, a może coś o masażu, a może coś tam edukacyjnego, a może tutaj o tym, o tamtym. Mhm. A teraz mam bardziej taki fokus, że po prostu wiem, co tworzę, jakie treści tworzę, dla kogo tworzę, jaki mam, powiedzmy, tą swoją niszę, nazwijmy to. Jakby no, mam jakiś taki fokus na to. Konkretniejszy. Tak. Fajnie mieć, pewno to było dobre, nawet niekoniecznie może, wiecie, zanim zaczniesz coś tworzyć, tak mi się wydaje, że to może być później, bo niektórzy tak długo myślą, że nic nie robią, no to jest pewien problem. To też nie jest dobre. Fajnie zacząć coś robić. Bo to się zweryfikuje też. Tak, tak, bo ludzie też się zmieniają, a ja na przykład zajmowałem się w ogóle, znaczy nawet niepodobnymi, w ogóle, oprócz tego, że dotykam ludzi dalej. To jest jedno podobieństwo, tak, ale w ogóle innymi rzeczami niż to, co miało miejsce lat temu 12, 10, 8, 7, już się tak troszeczkę mi się zaczęło klarować, co tam będę robił i powiedzmy gdzieś tam zacząłem bardziej rozkminiać. Jestem znany od rozkminiania w gabinecie, no nie? Takie, że tu łączenie kropek, tu coś dziwnego i też zacząłem trochę komunikować trochę tak na YouTubie to i pacjenci przychodzą, że ja słyszę, że pan lubi łączyć kropki. I że, no o tym tak, mówię, tak, nie? Tak, że tak. Jakby jak mówisz, to po prostu to tacy ludzie do ciebie przychodzą. Więc ta komunikacja otwarta na social mediach jest turbo ważna. Bardzo. I to też jest, nie wiem, czy też tak masz, ale my z Maćkiem często komunikujemy to, że jak określasz mniej więcej, czym ty się zajmujesz, to trafia do ciebie tacy idealni pacjenci, tacy twoi, nie ma, wiesz, zgrzytów, tak? Oni zobaczyli ciebie, zobaczyli, czym się jakby, powiedzmy, podobasz, tak? Za czym się podobasz i po prostu o czym ty mówisz, jak ty komunikujesz, jakimi tematami się zajmujesz i oni po prostu są idealni dla ciebie. Tak. Mało takich przypadkowych rzeczy typu, a czy mogłabym pani tam pomasować coś? No najgorszy pacjent to jest taki pacjent, który przychodzi z vouchera. Z vouchera. Bo ktoś, wiesz, na przykład twoja pacjentka jest w ogóle zakochana w tobie, bo lubi jak pracujesz i kupuje na przykład voucher dla mamy. Oh my god, to po prostu i ta mama nic nie wie na ten temat, kompletnie w ogóle nawet może nie chciała tego, więc jak przychodzą faktycznie tacy pacjenci z, nawet niech będzie tego Instagrama, to faktycznie tak jak mówisz, to są pacjenci w punkt. Vouchery są, ja nie miałam prawie nigdy tutaj, ale to dlatego, że właśnie ja nie lubię tego. A nawet jak się ktoś przyszedł z polecenia, to bardziej zdarzyło się, że przychodzi do mnie pacjent i mówi, że żona mnie wysłała. I on mówi, czyli nie ma żadnych problemów. Nie chce pan tu być? Mówi, nie no, chciałbym. No to jakby z czym przychodzimy, tak? Więc wolę, żeby to pan chciał, bo zgrażę tak, tu. Nie, że żona mnie wysłała. Nie? Żona kazała mi tu przyjść, no nie? No to jakby mówię, Boże, co za katastrofa. Ale takich osób też jest mało, oni są raczej zmotywowani. Jestem kiepski w motywowaniu ludzi, pacjentów szczególnie. Oni już muszą wyjściowo chcieć i na tym chceniu możemy, wiesz, zbudować coś. No. Jestem średnim coachem gabinetowym. Jeśli chodzi o dla fizjoterapeutów, lepiej. Trochę mogę tam pokołczować czasami, ale dla pacjentów tak sobie. Więc fajnie jakby ta motywacja się zrobiła później. Ale wiesz co, bo zacząłem jeden temat pod tym kątem, że podejrzewam, że był duży opór wśród społeczeństwa, jak ty powiedziałeś, że otwierasz gabinet, no tak. Teraz będę przedsiębiorcą i tak dalej. I wiesz, to nie jest tak, że nasi rodzice się z nami wiedzą dobrze w biznes, że oni są dobrze w biznes. Najczęściej oni nie są, dlatego że nasi bardzo często rodzice wywodzą się z tego myślenia stała praca państwowa, stały dochód. Mnie jedną pracę nie zmienię, to będziemy do końca życia. Pokutuje jeszcze to myślenie. Przedsiębiorcy są zły. Jeśli oni wykorzystują, wiesz, jakby, to oni wykorzystują ludzi. W ogóle prywaciarz. Sprzedaż to jest takie obślizgłe, że komuś coś... Nie będzie komuś wciskał, no nie? Tak, a to nie o to chodzi, żeby coś wciskać, tylko właśnie jakby pokazać, jaką ty masz wartość w tym produkcie. Kurde, jakby chce ci dać coś zajebistego, no nie? Tak. Masz. Dobry produkt. A nie, że tam wciskasz, tak. Bo to jest jakby... Teraz powinniśmy gdzieś... Ja na przykład nie mam problemu na przykład ze kursami lądowymi, ze swoją usługą. Ja mówię, po prostu słuchajcie, jakby z Neuroklubem na przykład, tam jest dużo wartości i po prostu można sobie wejść. I chciałem nawiązać do tego, że otaczanie się ludźmi podobnymi do siebie ma bardzo dużo plusów. Pod tym kątem, że oni cię, wiesz, motywują, oni cię nakręcają, jak ty masz, wiesz, wielokrotnie w ogóle mamy materiał, który pewnie też wrzucimy na dniach, takimi z opiniami neuroklubowymi, pod tym kątem, że to jest tak często rzecz się powtarza, że fajnie, że widzimy się raz na kwartał, bo dzięki temu po prostu ładuje sobie baterię,
wracam, ja tam jadę. Jak mi tak troszeczkę, ono już tam, wiesz, delikatnie, my tak kombinujemy, żeby tymi spotkaniami nie było takiej, wiesz, dużej przerwy. Żeby to było rzeczywiście ten raz na kwartał. Że sobie ładuję baterie, jak one mi się w życiu troszeczkę władowują, to ja wpadnę, ktoś mi strzeli procesik, nauczy się, pobędę swoimi ludźmi, podotykam się, poprzytulam, oni mnie nakręcą, i gdzieś na znowu. Tak. Znaczy fajnie mieć jakieś inne rzeczy po prostu na klubu, które cię trochę tam motywują. Byłoby dobrze, żeby w życiu jeszcze coś innego podładowywało. Tak, co cię podładowuje? Co mnie podładowuje? No przede wszystkim kontakt z naturą. Ja po prostu jednak piesek to robi dobrze, bo to ilość kroków się zgadza. O jest, potwierdzam to, słuchajcie, jakby... No, 100%. Także piesek, wyjazdy w góry. Wyjazdy w góry to jest po prostu mój turbo doładowywacz. Dlatego jesteś w Krakowie? Tak, to prawda. Bo ty jesteś z Radomia. Tak. I w ogóle oczywistym było, że ja będę w Warszawie, a ja po prostu rękami i nogami się broniłam, żeby nie być w Warszawie. Może byśmy współpracowali w gabinecie, jednak była... I trochę na przekór byłam, że Kraków, ale teraz jestem turbo sobie wdzięczna, że ten Kraków, bo mam mega blisko w góry, więc po prostu bach, godzinka, jestem właśnie w Gorcach, Beskidach, whatever. W Tatry też bliziutko, więc górki. Ale tak regularnie, no na co dzień, jakby w przeciągu tygodnia, no to treningi i to bardziej taniec w sumie. Różne formy tańca, więc taka aktywność. No i też po prostu taka przestrzeń dla siebie, czy to pobyć sobie we dwoje, czy faktycznie sama dla siebie. No to są takie rzeczy gdzieś tam na bieżąco. No i też takie wnoszące relacje, no nie? Nie takie bullshitowe właśnie relacje, że pytasz, hej, jak tam? Dobrze. No. A u ciebie? Dobrze. Tylko faktycznie takie... Ja mam małe grono znajomych. Okay. Ale to są tacy ludzie, że wiesz, mówię im wszystko i jakby jesteśmy blisko i to mnie też tak doładowuje, bo są takie relacje, nie? Że idziesz na przykład niby na kawę, a wracasz dwa razy bardziej zmęczony, bo ta osoba po prostu... W ogóle tak nie mam. No ja już też się tak nie mam, ale miałam, więc jakby tych osób już nie ma w moim życiu. Wręcz przeciwnie, idziesz na kawę, jest taki trochę... I tak, tam... i potem nagle... Boostuje cię. No, dokładnie. Tak, ja w ogóle taki motyw bardzo chętnie podejmę rękawicę. Myślę, że na klubowym spotkaniu się też odbije ciekawie, bo mówię, kurde, jakby ostatnio właśnie rozmawiałem z kilkoma osobami, znaczy na klubie tak jest, jakby ten poziom rozmów jest w ogóle inny niż jakby, wiesz, jakby głębokość czasami, no nie? Że tam jakby mówisz o swoich jakby tematach, jakby możesz, nie musisz, słuchasz ludzi, oni się otwierają i tak w ogóle jest bardzo racyjnie, ale mówię, ej, to trzeba level up podnieść. Żeby to było, wiesz, więcej wyciągnąć po prostu z tego, bo mam takie wrażenie, że my w strasznych pierdołach w ogóle na co dzień rozmawiamy. To bardzo. Prawda. A to wiesz, jakby nie o to chyba w życiu trochę chodzi, no nie? Nie o to chyba w życiu chodzi, tylko po prostu fajnie byłoby wyciągnąć trochę głębi. Spokojnie, jakby nie krępuj się, jakby wiesz. I tak, że cię wyciągnęliśmy... Co? Woda? Woda! Słuchajcie, wyciągnęliśmy Monikę, a ona troszeczkę chorowała na początku tygodnia, ale mamy koniec. Tak. Teraz ujęcie tylko na mnie, ale niestety mamy mały sprzęt, żeby to zrobić. Dalej będziesz widoczny, jak sobie pokasujesz. Dobra. No dawaj. O, uwaga. Sexy. Zrób to sexy. Tak. Jest super, super było. Dzięki Błażej. Dzięki. Dobra, a coś jeszcze? Bo ty aktywna w miarę jesteś. To wiesz co, to napij się wody. Dobra, napij się wody. A wiecie, ja powiem jedną rzecz, bo tutaj takie pytanko padło. Ojej. Nie ma imiona, ale nieważne. Chodzi o to, że słuchajcie, sytuacja jest taka, ja mówię kilka rzeczy jakby klubowych, jakby ktoś na przykład nie wiedział, chociaż tu widzę, że dużo osób znajomych jest na naszej grupce, ale to będzie też dużo osób na YouTubie, więc w ogóle czym jest Neuroklub? W pani dużo materiałów w najbliższym czasie, ale tak, po pierwsze, słuchajcie, to jest społeczność. To jest społeczność, z którą widzicie się w online, widzicie się na grupie facebookowej, widzicie się na spotkaniach stacjonarnych, które są 4 razy w roku, raz na kwartał. Macie dostęp do wszystkich rzeczy, które wyprodukowaliśmy, do tych, które są już, to jest kilkanaście potężnych szkoleń online'owych różnej tematyce, manualnej, nawet trochę ruchowej, trochę diagnostycznej, laboratoryjnej, diagnostyki różnicowej, pracy wisceralnej, dużo tego jest, naprawdę jest tego dużo. Można wybierać, macie dostęp do takiej bazy klubowej, która się cały czas rozszerza, bo my się widzimy na grupce facebookowej pod kątem neurokawek, które będą teraz znowu wrócą w tematyce raz w tygodniu. Na wakacje pewnie zrobimy sobie troszeczkę...
zrobimy sobie troszkę pauzę w wakacje, czyli troszeczkę rzadziej, no bo wakacje są okres wyjazdowy, dużo ludzi nie ma, nie chcemy budować presji, że muszę być codziennie w poniedziałek i tak dalej. Natomiast widzimy się raz na tydzień. Mamy też spotkania zoomowe, czasami się łapiemy z tymi ludźmi, komunikujemy się, mamy kontakt, więc na pewno teraz będzie dużo więcej rzeczy pod kątem marketingu, pod kątem treści, pod kątem usługi prawnej, pod kątem księgowości, pod kątem swojego gabinetu, pod kątem właśnie różnych rzeczy, na których jako fizjoterapeuci możemy sobie zarabiać, czyli nie tylko prowadzenie gabinetu, ale też właśnie tworzenie produktów online'owych w kontekście e-booków, w kontekście kursów online'owych, w kontekście prowadzenia warsztatów, więc fajne materiały będą w przyszłości i jakbyście chcieli po prostu mieć już wszystko na co dzień, to po prostu można sobie dołączyć dzisiaj. I są trzy wariacje. 3 miesiące, 6 miesięcy, pół roku. Sprzedaż jest tylko raz na pół roku. I 3, 6, 12. Dokładnie. A później jak? 3, 6 i pół roku. A, 3, 6, 12. Kwartał, pół roku, rok. Rok jest najbardziej opłacalny, no bo macie do nas zaufanie. Oprócz tego słuchajcie, że kursy online'owe miały miejsce, to oczywiście my w każdej takiej edycji półrocznej tych kursów staramy się wrzucić mniej więcej 3-4. Już mamy 3 zaplanowane tematy, pewnie coś jeszcze wpadnie i będziemy sobie to rozszerzać. No ale generalnie tam jest tyle tych materiałów, że lepiej dłużej niż krócej. Tak, tak, tak. 3 miesiące nie ogarniesz tego wszystkiego. Nie, to nie ma szans w ogóle tego zrobić. Ja myślę, że w 3 miesiące chcesz zrobić... Chyba, że chcesz jedno, dwa tak. Szkolenia, no nie? Jedno, no to znaczy zależy jakie. Neurokręgosłup, wątpię, żeby ktoś zrobił wcześniej niż 3 tak, miesiące. Także ja polecam jednak dłużej. Tak, tak. No i oczywiście roczna opcja jest taka, że jak na przykład chcecie z nami się związać na troszeczkę dłużej, na przykład wziąć udział w jakichś szkoleniach stacjonarnych, no to też macie tak. Zniżkę na nie. Więc jakby ta-dam. I tak to wygląda. Ktoś tutaj pisał o dostęp do grupy facebookowej. Dostęp do grupy facebookowej. Dodamy was, ale po prostu też wyślemy wam maila. To osoby, które kupiły, spokojnie, dostaniecie się. W poniedziałek jest neurokawka ze mną, więc na pewno do poniedziałku się zobaczymy. Tutaj to osoby, które dziś sobie zakupią i jutro. I tyle. I teraz tak. Czy ty na przykład masz, kończąc sobie troszeczkę nasz wywód, jakieś takie... tipy, bo my pozbieramy sobie pytania od ludzi, które pojawią się później pod tym live'em, pod Facebookiem i sobie będziemy rozszerzali, bo Monikę też zobaczycie w ramach neurokawek, na pewno. Si. Dzisiaj też nagraliśmy materiał, taki bardziej... No nawet dwa będą. Mentoringowy troszeczkę pod kątem tworzenia treści. Rolek. Wiecie, i to też jest fajnie, bo to jest materiał od osoby, która tworzy rolki, która nie jest osobą, która specjalizuje się w tworzeniu rolek, tylko jest fizjoterapeutą, które te rolki coś dają. To jest w ogóle coś innego. Tak. Irena robiła to, no tak. Nie? Czyli ona robi, ja w ogóle sprawdza. Nie jestem jakby specjalistą od nie. social mediów. Ja po prostu próbuję, robię to, co mi wychodzi, przekazuję dalej. I to jest fajne, praktyka. Bo ludzie chętnie się z tobą utożsamią, bo też są na takiej drodze, bo też są tam, gdzie na przykład ty byłaś, albo tam, gdzie ty teraz jesteś i też na przykład mają, okej, fajnie, dobrze prosperujący gabinet i mówią, fajnie byłoby jakoś to rozszerzyć. Choćby po prostu o to, że będą na przykład tworzyli kursy online'owe dla pacjentów. I ty też to będziesz robiła. Więc będziesz pewną razu inspiracją dla nich, no nie? Albo na przykład zobaczył sobie i nie popełnił błędów, które ty popełniłaś. Też tak może być. Ale o jakie zacząłeś mnie pytać? O tipy. Tipy. Jakbyś dała tipy. Najlepsze takie tipy dla nich, jakby chcieli po prostu być troszeczkę na twoim miejscu. Dobrze pracujący gabinet, duże stu dla siebie. Dwie rzeczy, na przykład. Od jednej do trzech rzeczy możesz dać. Jeżeli masz problem z stawianiem sobie granic, jeżeli masz problem z samooceną, to psychoterapia. Numero uno. Bo jednak, nie musi być psychoterapia, może być jakiekolwiek forma rozwojowa pod kątem mentalu. To myślę, że... Wiesz, zależy, to jest przyczyna. Czasami to jest przyczyny, że bez psychoterapii będzie ciężko, a czasami jest tak, że spokojnie można dokopać się inną formą pracy własnej. Tak. No nie? Więc jakby to jest numero uno, praca nad sobą. Nad swoimi przekonaniami. Po drugie, inspirować się zarówno właśnie na innych szkoleniach, zarówno od właśnie takich neuroklubowiczów, podglądać jak kto i sprawdzać, co jest jakby spójne po prostu z tobą na tej formie, gdzieś tam na tej drodze do rozwoju. I trzy, po prostu
dbaj o siebie i wszystko wokół, bo ja na przykład po prostu miałam też tak, że zaniedbywałam relacje przez to, że się zajeżdżałam, więc jakby jeżeli chcesz mieć w życiu wartościowe relacje, chcesz być zdrowym fizycznie, to musisz mieć czas na treningi, na to, że pójdziesz na randkę, na to, że pójdziesz na kawkę i pojedziesz odwiedzić rodziców, tak? Więc jakby takie trzy najważniejsze rzeczy to mental, zdrowie takie znowu psychofizyczne, ale też po prostu najzwyczajniej w świecie fizyczne i inspiracje, szkolenia, rozwój, ale taki ze wsparciem po prostu innych ludzi. Tak, i to wiesz, super, ja się podpisuję, myślę, że rękoma nogami, że, czyli jakby praca własna to jest praca nad firmą, a później pewnego rodzaju konsekwencja. Tak. No nie, czyli jakby okej, podejmuję decyzję, to jest dla mnie, więc wkładam pewną ilość pracy i jakiś taki mały plan na to mieć, no nie? Mhm. Czyli poświęcam tyle i tyle czasu, potem weryfikuję, czy to takie zyski, tylko niestety to jest raczej długoterminowa inwestycja. To jest. Mhm. Chociaż ile ci się rozwijał gabinet? To też się jakby zakończmy z takim tematem. Nie wiem, czy będzie pozytywny, czy nie. Ale 3 lata temu założyłam gabinet. Okej. Okay. Tylko wiesz, to chodzi mi o to, że zarabiałaś jakieś pracy X, no nie? Ileś tysięcy w tej pracy. Jak mówię, że 20 zł na godzinę, to nie było dużo tysięcy. No, to tak. Nie było dużo ale tysięcy. Ale ile potrzebowała? Ale jakby miałam wtedy 20 zł za godzinę, no i to był etat. Plus jeszcze jeździłam na domówki. Okej. Okay. Ale zaczynałam, brałam wtedy na tych domówkach między 50 a 70 zł. Więc też bez szału, nie? Bez szału. I powiedzmy, ile czasu mniej więcej trwało w dość trudnym okresie, bo to był COVID, no nie? Rozwinięcie gabinetu, żebyś wychodziła na to samo. Na to samo, co w tamtej pracy plus domówki. A to turbo szybciutko. Mówisz ile? Miesiąc, dwa, trzy, pół roku? Wiesz, jak ja nagle zaczęłam po prostu sama brać, wtedy pamiętam, 120 zł zaczęłam brać za wizytę. Właśnie to był luty 2021. To, panie, to wiesz, to tak naprawdę kilku pacjentów dziennie ja wychodziłam lepiej niż zarabiałam. Kilku typu dwóch, no nie? Tak, kilku typu trzech, no. Okej. Okay. I nagle się okazywało, że zarabiam tyle samo, bardzo szybko zaczęłam zarabiać więcej niż, to w kwestii kilku miesięcy. Mhm. Ja zaczęłam zarabiać więcej niż tam pracując na etacie plus robiąc prywatnie. Czyli więcej jednocześnie pracując krócej. Oczywiście. Dużo. No dużo, dużo krócej. No umówmy się, 3 godziny, a 12 godzin, 4 razy krócej. Jest to różnica, no? A jakby zarabiasz tyle samo. Mhm. Polecam. Tak, znaczy wiesz, ja dokładnie... Zwłaszcza, że na początku te koszta nie są duże. Znam ten motyw, tylko pewnie droga moja była taka trochę dłuższa, bo ja też zrobiłem dużo więcej rzeczy naraz. Mhm. Więc jakby, wiesz, to jest jakby taki problem. Więc słuchajcie, myślę, że to jest bardzo motywujące. Na pewno takich tematów będzie więcej, ale takich bardziej technicznych, tak? Pod kątem Neuroklubu. W ogóle mam taką, wiesz, fajną hasło teraz, się popowiedzmy troszeczkę, bo będziemy kilka nawiązań robić, nie będę sprawował do czego, ale pod kątem odkrycia swojej takiej mocy, no nie? Bo to, wiesz, to nie trzeba dużo, no nie? Tak. To jest sytuacja, nie trzeba dużo jakichś kombinacji alpejskich. Masz tę moc, bym wręcz powiedziała. Ja myślę, że każdy ma. Naprawdę każdy ma tę moc, troszeczkę pracy własnej ze sobą i do takiego pułapu, że zarabia więcej niż na NFZ-cie, więcej krew w gabinecie jest. Poza tym każdy ma w sobie to coś, co przyciąga tych twoich pacjentów. Tak. Nie wszystkich. Tych twoich, co mają do ciebie trafiać. Tak, ale wiesz, to też jest opcja, bo dużo osób nie wie jeszcze o jednej rzeczy, że to nie musi być tak, że musisz rzucić wszystko, co za gabinet. Możesz pracować w innym miejscu na fajny procent. Mamy dużo terapeutów u nas, którzy zarabiają. Ale to się opłaca być na działalności i być jeszcze na etacie. Tak. Więc spoko, można. Tak. No, i można kombinować, sobie jednocześnie robić inne rzeczy i tak samo to może być na przykład pół etatu albo tam 1/4 i jakby to łączyć. Tak, u nas w triadzie jest sporo osób, które wiesz, jakby wystawia nam fakturę na kilkanaście tysięcy każdego miesiąca i to nie jest tak, że oni się orają, wiesz, od rana do wieczora, no nie? Jakby to nie tak to działa. Więc fajnie. Damy, słuchajcie, taką mini przestrzeń, malutką, króciutką bardzo, na potencjalne pytania, jak macie w trakcie. Jak tych pytań nie macie, to będziemy powoli tutaj kończyć, bo nam się też widzę prawie 1,5 godziny. Myślałem, że będziemy więcej coś takiego, więc nie jestem zaskoczony taką ilością. I zobaczymy sobie, czy coś tutaj się wydarzyło, bo to trochę odróżnia. To trochę odróżnia live'y na przykład ogólnodostępnym portal typu Facebook i webinary. Tam ludzie, jak jest taka zamknięta przestrzeń, to są troszeczkę
tacy chętniejsi. Żeby pytać? Tak, więc my na pewno pokombinujemy coś w ramach jakby końca sprzedaży Neuroklubu. Będziemy kończyli, chcemy coś zrobić, coś ekstra pod kątem właśnie dzwonienia, gadania z ludźmi, rozmawiania. My sobie podzwonimy do kogoś. No, ja zadzwonię. Zadzwonisz, tak? Zadzwonię. Zadzwonię. Masz takie parcie na ten. Może dzwonić, będzie super, no nie? Cześć, tak, co tam sobie... Tak, no, można jak najbardziej tak robić, no nie? Więc jak macie jakieś pytanie, no to oczywiście wrzućcie. W ogóle mega dużo znajomych osób było, widzę tutaj. Fajnie. Fajnie. Nie macie chyba pytań żadnych. Jak będziecie mieli, to wam odpowiemy. Nie mamy, tak? Idziemy na jedzenie. Słuchaj, idziemy na jedzenie do Krakowa. Tak. Idziemy zwiedzać. Czy jest też to jest pytanie, słuchajcie, które będzie pojawiało się bardzo często. Czy jest też opcja ratalna w Neuroklubie? Nie ma na razie opcji ratalnej w Neuroklubie. Jest opcja właśnie 3 miesiące, 6 miesięcy, 12. Są to pewne komplikacje. Może w przyszłości, ale raczej myśleliśmy, wiecie, w ramach okienka sprzedażowego sobie dołączyć. Więc myślę, że ta opcja 3 miesięczna nie jest jakoś hardkorowa. Ile teraz koszt jest? Nie pamiętam. Nie mam tak dokładnie, żeby nie szukać o złotówkę. Nie pamiętam do końca, ale to jest 699 chyba. Jak dobrze pamiętam. Czyli kilka stówek. Tak, bo my zrobiliśmy taką konstrukcję. Wiesz, jak się robisz opcję konstrukcji w... wiesz, jakby przekierowania uwagi na coś. Mhm. Przekierowanie uwagi jest na, po prostu najczęściej na rok. Mhm. No nie? I oczywiście pół roku jest takie jak kawa średnia, wiesz, taka mało albo dużo, wiesz, okay. Nie? Mało albo dużo. Wybór, no nie? Dużo się nie różni to. Więc... No, no tak, no w sumie tak. Dobra. Słuchajcie, czekajmy na wasze pytania. Dużo nie ma, więc nie ma na razie opcji ratalnej. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Jakbyście szukali na przykład terapeutki w Krakowie, to macie o taką Monikę tutaj, bo myślę, że warto dołączyć sobie. Wysyłam cię z tymi pacjentów. Tak, no, zgadza się. Zdarza ale się. Ale no, trzeba chwilę poczekać, zwłaszcza na terminy jakieś wieczorne. Tak, ale to... Ale? Mamy też innych kolegów zaprzyjaźnionych, ale to... Mamy. Mamy listę też w ogóle na Neuroprojekcie, jest lista osób w Krakowie też, są inni terapeuci, tam taki stoi, jeden prawie nagi. Szubla. Słuchajcie, tak. Idziemy. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, bawcie się świetnie. Miłego weekendu, mam nadzieję, że macie tak samo jak Monika, 3-dniowy weekend. I od jutra balujecie już, a ja właśnie idę od jutra. Ja sobie baluję od dzisiaj, także wiesz. Ja też, w ogóle będziemy prowadzili genialne szkolenie NIT 1 w Krakowie, będzie równie dobrze, jakbyśmy mieli wolne. Będzie po prostu rewelacyjna atmosfera. Super. Do zobaczenia, trzymajcie się. Do zobaczenia, hej.